Cześć, cześć! Witam Was na moim filmiku dotyczącym aktywnego brzucha. Ja mam na imię Marta. No i lecimy z tematem. Dlaczego ten filmik? Dlatego, że przy siedzeniu, przy wielu codziennych czynnościach w ogóle go nie używamy. To, że potrafisz zrobić dużo brzuszków, to nie znaczy, że masz silny i aktywny brzuch. Oczywiście, może to oznaczać, ale najczęściej, biorąc pod uwagę doświadczenie wyciągnięte z moich pacjentów, niestety tak nie jest. I robiąc brzuszki, nadrabiasz sobie zginaczami biodra, przez co ten brzuch się wcale nie wzmacnia, a co gorsza, nie stabilizuje kręgosłupa lędźwiowego. Także dzisiaj pokażę, jak ten brzuch zaktywować, zaktywizować, żeby on później w treningu lepiej pracował. No i przede wszystkim, żeby w ogóle zaczął pracować. Także zaczynamy. Zrobimy sobie cały taki trening, który potem można sobie powtarzać, na przykład w formie rozgrzewki. Także kładziemy się na ziemi. Jedną rękę sobie kładziemy na miednicę, drugą na żebra. I nauczymy się tak oddychać, żeby brzuch pracował. Czyli bierzemy sobie wdech, tak żeby wypełnić przestrzeń pomiędzy rękoma i na wydechu zbliżamy ręce do siebie, ale oczywiście nie rękoma, tylko wypuszczając oddech. Czyli bierzemy sobie wdech, bierzemy go i nosem, i ustami. I na wydechu wypuszczamy z siebie powietrze jak z opony. I lecimy, czyli jeszcze raz. Wdech. I na wydechu powinniście poczuć, jak ten brzuch faktycznie się napina. Jedziemy jeszcze trzy razy. Wdech. Przerwa. Jak widzicie, w tym ćwiczeniu w ogóle nie ma ruchu w miednicy, czyli ta miednica się nie zawija, bo w momencie, kiedy miednica się zawija, już jest ryzyko, że pracujesz tymi zginaczami biodra, a my tego nie chcemy. Także staramy się to zrobić bez ruchu miednicy, tylko jak najbardziej dołem brzucha. Może być tak, że poczujesz go dopiero po kilku seriach, nie? Bo może on być tak bardzo wyłączony. Jedziemy drugą serię, jeszcze bez utrudnień, a trzecią zrobimy sobie z utrudnieniami. Czyli jedziemy. 5 razy wdech. Zwróć uwagę, że ramiona są nieruchomo. Jeszcze jeden na deser. I przerwa. Tutaj tak samo ważne, żeby ramiona były nieruchomo, żeby nie napinały się barki. I teraz, kto czuje, że jest ok, czyli że pracuje faktycznie tylko brzuch, może sobie zabrać jakieś obciążenie i będziemy pracować z obciążeniem. Ja mam kettla, ale może być to tak naprawdę cokolwiek. Kettle jest fajny, bo się fajnie go trzyma. Także, kto ma jakieś obciążenie, zabiera. Kładziemy się i kładziemy go sobie na brzuch, oczywiście tak, żeby go lekko asekurować. I staramy się wypchnąć brzuchem to obciążenie. Super, jeszcze 4. Odkładamy sobie obciążenie.
Teraz troszkę zintensyfikowaliśmy tą pracę tego brzucha i powinniście już bardziej poczuć. Zrobimy sobie teraz w siadzie skrzyżnym jedno ćwiczenie. Czyli nauczymy się, jak uruchamiać poprzeczny brzucha i skośne powietrzem. Czyli odkładamy sobie ramiona, dłonie na dolne żebra i próbujemy tutaj rozepchać dłonie. Oczywiście nie napinając barków. Czyli barki nisko i wypełniamy powietrzem dłonie. I powinniście poczuć, jak też tutaj mięśnie zębate i międzyżebrowe się uruchomiły. Więc jak mamy uruchomiony ten brzuch, mam nadzieję, że już mamy, to przechodzimy do trudniejszego ćwiczenia. Czyli kładziemy się na plecach i na napiętym brzuchu, czyli dobrze tutaj ustabilizowanym, z lędźwiami przyklejonymi, tutaj ciężar mi zakrywa głowę, z lędźwiami przyklejonymi na wdechu unosimy nogi do góry. Czyli tak, ręce są uniesione. Bierzemy wdech, przyklejamy lędźwia. Nogi do góry i utrzymujemy. 4, 3, 2, opuszczamy. 3 razy na każdą nogę, czyli wdech. Jeszcze raz. Druga noga. Wdech, przyklej. Jeszcze raz. Zwróć uwagę, że w tym ćwiczeniu moja miednica w ogóle prawie nie robi ruchu tak samo i przede wszystkim nie unosi się przeciwna strona do góry. To jest jeden z najczęstszych błędów, że niby potrafimy zrobić to ćwiczenie, ale jednak robimy je znowu. Pomagamy sobie przeciwnym biodrem, stabilizatorami miednicy po drugiej stronie. Finalnie nie pracuje to, co ma pracować. Tak? Także zostały nam jeszcze dwie serie tego ćwiczenia. Starajcie się zrobić faktycznie tak, żeby tutaj nie ruszała się ta miednica. Oddech ma kluczowe znaczenie, podpowiem. Czyli ręce w górę, bierzemy wdech. Wdech. I wdech. Druga strona. Chwila luz, jeszcze jedna seria. Jeżeli te ćwiczenia, które dzisiaj robimy, są już dla Ciebie hiper proste, oznacza, że spokojnie możesz robić ćwiczenia w podporach i takie różne inne rzeczy. Jeżeli te ćwiczenia sprawiają Ci problem, to znaczy, że nie możesz wejść w ćwiczenia w podporach, dopóki w
właśnie tego brzucha nie zaktywujesz, bo to znaczy, że on po prostu nie pracuje. A ćwiczenia w podporach wymagają bardzo dużo aktywności ze strony brzucha, bo jeżeli nie jest aktywny, to obciążenia idą w lędźwia. I wracamy do tematu, dlaczego nie powinno się robić brzuszków i dlaczego bez aktywnego brzucha nie możesz robić deski. A ta deska niby takie super ćwiczenie. Owszem, jest super, jeżeli brzuch jest aktywny. Jeszcze jedna seria. Bierzemy wdech, ręce w górę. I druga strona. I super. Jesteśmy już na finiszu tych aktywacji. I teraz sprawdzimy ostatnim ćwiczeniem, czy ten brzuch faktycznie jest aktywny, czy nie. Czy już czujesz to, co powinieneś czuć. Czyli zrobimy tak zwanego martwego robaka. Ogólnie martwy robak to jest jedno z lepszych ćwiczeń, jeżeli chodzi o brzuch. Zwłaszcza o stabilizację właśnie. Ale tak jak wszystko, trzeba robić go dobrze. Także bierzemy wdech. Stabilizujemy i nie puszczając napięcia z brzuchu, prostujemy przeciwną rękę i nogę. Nie odrywając lędźwi. Jeżeli odrywasz lędźwia, nie opuszczaj nogi aż do ziemi. I zachowaj kąt prosty, nie naciągaj nóg za bardzo na siebie, bo wtedy właśnie pomagasz sobie zginaczami biodra. Jeszcze po jednym powtórzeniu. I luz. Przerwa. Zrobimy jeszcze jedną serię. Teraz myślę, że już każdy wie, czy robi to dobrze, czy nie. Nie powinniście w tym ćwiczeniu bez obciążenia, bo oczywiście też można dołożyć obciążenie czy taśmy, czuć niczego innego oprócz brzucha. Wiadomo, że koordynacyjnie też troszkę trzeba popracować, ale jednak ten brzuch jest najważniejszy. Także ostatnia seria. Kładziemy się. Stabilizacja i jedziemy po 6 na stronę. Pamiętaj o nienaciąganiu za bardzo bioder na siebie. Zgubiłam w liczeniu, więc zrobimy jeszcze po 2. I luz. Można poleżeć plackiem, wyciągnąć się daleko, pooddychać. I na tak zaktywowanym brzuchu zabrać się właśnie do innych treningów. Sam ten trening, który dzisiaj zrobiliśmy, wykonywany regularnie, pozwoli Ci zabezpieczyć swoje lędźwia w codziennych czynnościach, bo po prostu ciało już troszkę nauczy się tej pracy takiej codziennej, po prostu. No, także dajcie znać, jak poszło i do zobaczenia!